uszanowanką, witam moich prezesów na moim kanale, no nie? No. W każdym razie to jest drugi odcinek i wcale nie nagrywam odcinek po odcinku, wcale w ostatnim odcinku tutaj nie stałem, wcale ten jegomość wam nie groził. No ale bez zbędnego pierdzielenia zaskakujemy w dół. Boom. O. Tak, co mogę powiedzieć o Shadow of Mordor? Dla mnie to jest masz luk. Dla mnie Shadow of Mordor to jest... Ale to jest zwolnione, ale wolno się nabija. Dla mnie to jest połączenie... Dla mnie to jest połączenie Assassin's Creed'a z Wiedźminem. Tylko i wyłącznie. Przelubnik na chwilę, sekunda. Oj. Coś mu zrobił, jeboku. Teraz gra nas uczy. Uczy i bawi, nie? No dobra. Przytrzymaj lewy kontrol, by chwycić wroga. I spacja, żeby go przesłuchać. No dobra. Oj. Ale chyba jestem zaziębiony, bo cały czas coś mi na gardle stoi. Poganiaczowi gimbów! Ale śmieszny. No dobra, to też jest... Kurczę, to jest tyle rzeczy do opowiadania. Dobra, to jest ten poganiacz gimbów. Dobra. No dobra. Nie chcę się patrzeć. Daj mi spokój. Uciekaj, orku. Ała. Skąd masz pewność, że można ufać orka? No. Ja mówiłem, że to jest połączenie Assassin's Creed'a z Wiedźminem. No i... Nie powiedziałem tego jakoś przypadkowo. Ponieważ to jest mapa, pewnie na my, jak w każdej grze. Mapa? Nie. My. Proszę, my jak mapa. Mamy mapę. I w każdym... Siomi z tym. I mamy tutaj pokazane takie różne... lokacje, tak? Oj, nie zaznaczaj. Lokacje, w których... Znaczy, mapa jest podzielona na lokacje w ten sposób. I żeby odblokować teren, żeby był taki, powiedzmy, ładny, kolorowy, taki niebieski, nie? To trzeba przejąć te wszystkie śmieszne wieże kuźni. Dlatego uważam, że to jest potem do asasyna, bo tam też trzeba było przejąć teren, aby go poznać, co tam jest. Po drugie, system w ogóle skradania i tego, co robi Talion. No zobaczcie, co on robi. Czy to jest podobne do jakiejkolwiek innej gry? No, do Assassin's Creed'a. Zabójstwa z krzaków, jakieś tam wołanie. A do Wiedźmina, bo mamy system ulepszeń i uzbrojeń. Możemy sobie na miecz dać runy. Można mieć maksymalnie chyba 10? Jakoś tak. Więc mamy dostęp do legendy miecza. Jakie mamy tutaj runy? Nie klikaj. Mamy płomień jakiś. 20% szansy na podpalenie. Techniki bojowe zadają kapitanom dodatkowe obrażenia. Zapewnia dostęp do legendarnej mocy burzy. 50% szansy na zmniejszenie otrzymanych w walce wręcz obrażeń. To jest w sumie spoko. Otrzymujesz dodatkową ostatnią szansę, by wrócić na pole bitwy i kontynuować. To jest bardzo fajne. Bo jeśli zginę, to mam jeszcze jedną taką szansę. Zresztą zobaczycie, bo pewnie będę ginął jak taki lamus. Zwiększa obrażenia przytrapienia w głowę i zmniejsza użycie skupienia o 50%. To też jest fajne, bo mogę dłużej jakby mieć to zwolnione tempo. I sztylet, co my to mamy? Brutalne powalenia z ukrycia bardziej przerażają przeciwników, zabójstwa z ukrycia, bla bla bla, zadają dodatkowe obrażenia i niewrażliwość na trucizny. To też jest ważne, bo czasami to ciora mnie. No i ulepszenia. Trzeba zbierać te... Znaczy P to jest... Jak to nazwać? Potęga, to jest chyba potęga, jeśli się nie mylę. No i HP, zwykły HP.
czyli exp. Odblokowujemy tutaj sobie drzewka umiejętności, tak? To są umiejętności po prostu, więc mamy na przykład możliwość zadania ciosu, bla bla bla. To będziemy dostawać z czasem po prostu podczas gry. Moim zadaniem teraz jest... aha, mam tam misję, dobra. No to zrobimy teraz jedną misję fabularną z poganiaczem. Ja tam nie mam z tym problemu. Tylko że na razie to trzeba wszędzie z buta łazić, bo jeszcze nie mogę jeździć niczym. O, hop. I patrzcie, co orkowie są głupi, nie? Raz. I wcale nie zauważył, że jego kolega kuźwa umiera, nie? Jak to nie zginął? No dobra. O, my mamy jakiegoś kapitana. Bo oni generalnie sobie chodzą po mapie tak normalnie i walczą z nami. Chcą z nami walczyć. Ale niektórzy są lamusami. O, tak jak ten tutaj. Dobra, mamy cię. Aha, i teraz mogę... Co to jest? Bo już zapomniałem. A ty mi tam nic nie robisz. Dobra. To co teraz robię, to biorę strzały od niego. Dobra. Kapitan nie żyje. Ale też jest ważna sprawa. Dwie sprawy w sumie. Że... takie zabicie kapitana nie eliminuje go na stałe. Skoro ja potrafię wracać do żywych, tak? To, aha, tutaj jest on. To i on potrafi. Więc to w sumie nie jest takie sprawiedliwe. więc trzeba odcinać im głowy po prostu egzekucją. To jest jedyny sposób. Druga sprawa, to co teraz widzieliście, podniosłem runę od przeciwnego orka kapitana. I tą runę nakładam właśnie na miecze. Tylko że ja już tutaj mam komplet mityczny, bo mam Game of the Year Edition, tam jest chyba kapitan. No, który już nie żyje zresztą. Bo zabił go... Oj, olbrzym, to ja nie chcę. No i właśnie drugi kapitan nie żyje. Generalnie kapitanowie respią się, kiedy chyba ginę, albo kiedy używam szybkiej podróży. Więc... nie, chyba tylko wtedy, kiedy zginę. I wtedy się wszystko respi na nowo. Mogę od ciebie wyssać przecież. Wyssiemy ciebie. Ojojojojoj. Tu się niedobrze dzieje. No dobra, nie ma problemu. Jest was mało, więc... no. I to jest wykończenie, bo widzicie, jak oni leżą nieraz. To mają, widzicie, takie... gwiazdki? Czy coś? I wtedy to oznacza, że... on jeszcze może wstać. Dobra, ciebie też wykończę tak. Szkoda mi strzał, bo na razie mam tylko 4. A ciężko się je pozyskuje generalnie. Co to jest tutaj za misja? Ha, to jest misja... tak, to jest misja główna, no dobra. Ją sobie zrobimy. Już nie pamiętam oznaczeń misji. Urukowy poganiacz Majeńca, który ma jakieś informacje, okej. Okej. Kein problem. Ała. To jest w ogóle fajne, kilka fajnych takich mechanik. Aha, no tak, bo tutaj też jest historia taka, że jestem jednocześnie dwoma postaciami. Jestem Talionem, który korzysta ze wzroku orła albo z elementu śledzenia Geralta, tak? Albo jestem zwykłym Talionem. Co ja powiedziałem? Jestem albo Talionem, albo duchem, kapa. Dobra. Cel dodatkowy, zlikwiduj strzelców. No dobra. Ja tam nie mam z tym problemu. Boom. Przyjdziesz tutaj? No chodź, chodź.
Nie ty, ty. Bom. Na niego oczywiście mogę zaskoczyć. Dobra. Żeby tutaj mi nic się nie wydało, że tu jestem. Oj, oj. No i się wydało. No i się wydało i... I już wiedzą, że tu jestem, będą mnie teraz rzucać tutaj jakimś... No, wejdziesz tu? O Jezus, jaki ty jesteś głupi, nie? Dobra, pobierzmy sobie strzały. Dobra, mam strzały, ale nie mam skupienia. Dobra, gdzie są jeszcze strzelcy? X-em tu się robiło, V tu się robiło, nie? Tam wzrok śmieszny. Tam są jeszcze strzelcy. Ej, ty, skąd się tu wziąłeś? Ej, no, a czemu umarłeś? Za szybko. Dobra. Wolno skupia, ale to jest kwestia też perków i umiejętności, więc się nie spinam. Trzeba wyeliminować jeszcze dwóch strzelców, co to jest chyba dodatkowe, tak mi się wydaje. Dobra. I tu jest ostatni strzelec. Dobra, mamy to. Dobra. Bierzemy sobie strzały. A ile tu już zostało? Dwóch. No dobrze. On już wie, że ja tutaj jestem, ale... Ale nie tym się boję. Dobra, mamy samego kapitana. Zaraz go na ludzie pokonam. A, no i kapitanowie mają jeszcze jakieś super umiejętności. Że... Ała. Super umiejętności, znaczy super umiejętności, powiedzmy takiej odporności, że jest odporny na ataki z łuku, czy tam z dystansu po prostu, jest odporny na trucizny, na podpalenia. Niektórzy się boją po prostu wargów. Oj, no i nie wiem. Dobra, dawaj, ale te strzały. Ty, mi się na nic nie nadasz. No, zablokowałem się od człowieka. Słuchaj, jak są na zielono, to już mogę z nimi robić co chcę. Później oczywiście mogę zabić. Chcielibyśmy jakieś informacje na temat wyższych kapitanów, tak? Na tych nie możemy, ale możemy na tych. Bądź na tych i oni są wtedy jakoś powiązani z tymi, bo to są te, takie przydupasy, że tak powiem, tych większych kapitanów. No. Ale mogłeś zabić. No i pięknie. Czy to jest runa legendarna? Czy tam mityczna? Wow, to była mityczna. Odzyskujesz całe skupienie i zabicie. I życie po zabiciu kapitana. No dobra. To jest w sumie też spoko. A to jest legenda czego? No dobra, no przecież już to zrobiłem. To. No dobra. Dzwonią do mnie, pisze. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy w wątku fabularnym do powiedzenia. Ranger. Kapitanie. Ran away from him. You know this man. Of course. Your
No to on. Aha, no tak, zapomniałem. Naprawdę fabuła jest super wciągająca w tej grze. O, i tam patrzcie co tam jest. Patrzcie co tam jest! Tam jest Gollum! 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 Znacie tego jego mościa, prawda? I wcale nie będzie błagał o skarb, kapa. Dobra, no i w tym momencie mamy już punkty umiejętności. Dobra, nie chcę robić zdjęć, przecież w czasie Mordoru nie było aparatów. Ulepszenia. Mamy teraz dwa punkty umiejętności. Możemy je wydać. Egzekucja. Gdy naładujesz serię ciosów, naciśnij F i wtedy mogę uciąć łeb. I to jest dla mnie bardzo ważne, z tego względu, że no potrzebuję tego. Co my tutaj jeszcze mamy? Przeszkoda to jest sprint, aby dosiąść Karagora. Tak. Detonacja, strzelę w ognisko, a babeczka, by spowodować eksplozję, to jest fajne. Powalenie z powietrza będą teraz zabójcze dla nieświadomych celów. Dobra, to jest dla mnie też ważne, bo lubię poruszać się gdzieś po górze. Dobra, tutaj mamy jeszcze chyba orka, który ma jakąś informację, tak? Tak? Czy na górze mamy tego orka, który... A nie, mogą informacje leżeć po prostu na stole. No tak, to ma sens. Weźmiemy sobie tym... Powiedziałem, że weźmiemy sobie te informacje, tak? No, weźmiemy sobie te informacje i weźmiemy sobie tego orka, nie wiem, na przykład tutaj mamy jakiegoś brok bliźniak. A, ich jest dwóch, to jest też bliźniak? Nie. Dobra, no i teraz sprawdźmy sobie na mapę. Jestem w tym miejscu, tutaj jest artefakt, mogę tutaj pójść w sumie. Zrobimy ten artefakt, ile minut nagrywam? 17. No, to zrobię ten artefakt i zakończę nagrywanie. Jeb. Ty nic nie widziałeś. Ty oj. Gdzie jest artefakt? Aha, ale jestem debilem. Tu jest artefakt. I z artefaktu, znaczy w sensie to się korzysta z tych zmysłów całych śmiesznych. I on jest po prostu tutaj. Gdzieś zakopany. Mamy artefakt. Nie wiem co to daje, ale to daje te punkty. Śmieszne. I może zrobimy jeszcze coś, skoro... co tutaj mamy? Zainteresowanie. Przyniegasz uwaga jakiejś dziwnej istoty, wytropiło mi odkwi... Aha, czyli złote to są misje po prostu fabularne, której w tym momencie nie chcę robić. Dobra. Może pokażę wam jak działa jeszcze ta legenda sztyletu. To są fajne zadania. Całkiem fajne zadania, które działają w ten sposób, że... Ej, tu jest... Aha, bo tutaj zginął ten ciul i dlatego widzę sztylet. Legendy sztyletu, łuku i miecza są bardzo fajne, ponieważ są to misje, które... No jak wiecie, skoro już legenda sztyletu, to trzeba zabijać sztyletem. Chciałbym wziąć tę misję, akceptuj. Zabijać sztyletem, na przykład określoną ilość... orków. Tu proszę, mamy zabić z ukrycia 10 poganiaczy. Te misje nie są aż takie trudne, ale trzeba się skupić, bo jak zostanę wykryty, misja zostaje anulowana. Co jest raczej logiczne, nie? Bum. Mówię, no ci orkowie nie są zbyt inteligentni, no kurde, stałem obok i nawet się nie szczaił, że zginął jego ziomek. Nie weszłem. Czemu nie możesz wejść? No. Bom. Jak tym to polega? To w sumie nie jest aż takie trudne. Jakby się mogło wydawać. Grunt też, że ludzie z nami współpracują, to znaczy nie drom pap. Mam już punkt umiejętności, bo wbiłem ileś tam expa potrzebne. No nie. Z tobą to my nie chcemy jeszcze walczyć. Ale ty tutaj wyglądasz dość słabo. Dobra, to jeszcze trzech.
Dobra, no i widzicie, że to naprawdę nie jest trudne. No, to jest kwestia rozpracowania, tak żeby jeden nie widział drugiego. Dobra, tutaj hopaj sobie, hop. Założę się, że łucznik też mnie nie zobaczy, bo jest upośledzony. Tak jak mówiłem, łucznik jest też upośledzony. Coś mi na gardle siedzi. I oni się chyba respią, czy coś? No i patadam! W ciągu 3 minut zabiłem 10 z ukrycia. Misja zrobiona, mamy punkty umiejętności. Dobra, to może sobie rozdam. Aha, i tu są jeszcze ulepszenia, o których ja zapomniałem. To jest też ważna sprawa. Żywotność, zwiększa mi żywotność, zwiększa maksymalną ilość strzałów. To jest dla mnie bardzo istotne. Zasób skupienia, czy ja wiem, odblokowuje na miejsce na runę. Aha, czyli to są miejsce na runy. Tutaj jest życie. Nadajmy sobie maksymalne skupienie. To jest też dość istotne. I dodajmy sobie jedną runę na mieczu, bo to się przyda. No i teraz na mieczu mamy, widzicie, kolejne miejsce na runę. I tutaj w to wolne miejsce mogę sobie dorzucić runę kolejną, mityczną, bo to jest dość fajne. Tutaj dodatkowa ostatnia szansa, a tutaj damy sobie burza. Tak, ta burza to chyba, że on się tak kręci śmiesznie czy coś. Też bardzo fajne. Ale czekaj, a panie Albercie, 100% masz jeszcze punkt umiejętności. Otóż to. Ogłuszy, powala, strzel w ognisko. To też jest przydatne. I może pokażę w następnym odcinku. A w tym momencie się z wami pożegnam. I chyba będę robił to w ten sposób, że będę wykonywał jedną misję fabularną i tyle pobocznych, ile zdążę, powiedzmy, w przeciągu 20 paru minut, tak? Tak jak w tym momencie. Tutaj może jeszcze na pożegnanie wyciągniemy od tego informację o jakimś wozu. Dobra, przesłuchaj. Ja ciebie też widzę. Dobra, wyciągniemy sobie informację o tym wozu. Gam, dobra rada. Dobra, no możesz umrzeć, już mi nie jesteś potrzebny. Kapciu. Dobra. I to będzie na tyle w tym odcinku. Ja się z wami teraz pożegnam. I no, zapraszam już w przyszłą sobotę do następnego odcinka. W tym momencie możecie komentować. Może coś wam się spodobało, może macie jakieś uwagi co do mojego stylu gry. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. No i jakoś go ocenić, tak jak wy uważacie to za stosowne. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!